Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, dzisiaj na kanale Finał. Szukamy żony dla naszego Piotra, mamy już cztery kandydatki, dziś wybierzemy tą jedyną. Jeżeli odcinek się spodoba, zostaw łapkę w górę, suba na kanale, a my co? Zaczynamy! Jestem bardzo podekscytowana na nagrywaniem tego odcinka, nie ze względu nawet na sam konkurs, a na to, że mamy kamerkę, plus to, że nagrywam to już o po raz z ze względu na to, że wiecznie mam jakieś przeszkadzajki, tutaj telefon, tutaj coś, Mam nadzieję, że tym razem się uda przedstawić Wam pokrótce, naprawdę pokrótce te simki. Powiedź, która wygrała, przerobimy ją w kasie, bo mam mm, ubogą kolekcję, że tak powiem, i usuwa mi po prostu niektóre elementy. Więc simkę, która zwycięży, po prostu przerobimy, wprowadzimy do miasta naszego sima i tak naprawdę na tym zakończymy odcinek. Więc jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Mamy tak. Pierwsza Simka nazywa się Anna od Kitty Belki. Simka jest bardzo ładna, podoba mi się. Jest skromna, estetyczna. Nie wiem, co mam z więcej powiedzieć. Jest mózgowcem jak nasz Piotr, więc fajnie. Cechy ma wymagane, romantyczka, rodzinna. Jest też zazdrosna, to coś nowego. Nie prosiłam o żadne cechy dodatkowe, ale fajnie, że ktoś się wykazał kreatywnością, dodał coś od siebie. Tutaj wiesz, że jest nad super gwiazdą, więc też taki smaczek. No i tak naprawdę nie wiem, co więcej o nie powiedzieć. Jest naprawdę super. Idziemy dalej. Dalej mamy Simkę Delisama. Simka nazywa się Kaira, chyba tak to się czyta. Jeżeli nie, to przepraszam, że przekręciłam. Simka jest przeurocza, jest... Cała różowa, cukierkowa wręcz bym powiedziała różowa usta, oczy, włosy, koszulka jest śliczna, naprawdę jest piękna. E, tutaj widzę, że jest wybitną malarką, co też jest ok cechą, jeżeli chodzi o rodzica, e, matkę pracującą. E, wymagane cechy, i też widzę, że tutaj została dana cecha zazdrosna, więc fajnie, bo nie lubię, kiedy sem, Sim ma same pozytywne cechy. Nasz Piotr na przykład jest LUJEM. E, tutaj. Widzę, że Deli sama no to jest też autorka, więc super pozdrawiam. I idziemy sobie dalej. Simka jest naprawdę śliczna. Tutaj mamy Magdalenę, całkowicie odbiegającą od reszty, ale też mi się bardzo podoba. Ma w sobie taki pazur, nie wiem jak to inaczej nazwać. Jest w ogóle wampiżycą, to jest też yy, takim dodatkowym smaczkiem. Tutaj jest oczytana. Simka Renesansu. Techy posiada, jednej nie posiada, więc byśmy musieli sobie tutaj dodać, ale to nie jest problem, wymagam tylko dwóch, więc jak najbardziej. Bardzo e, oryginalna simka, kreatywna, więc super, to się ceni. E, I idziemy sobie do naszej ostatniej postaci. Tutaj mamy Sai. Sai jest od Ciamutek, też również pozdrawiam. Tutaj patrzę sobie, simka ma na imię Sai duża, szczęśliwa rodzina. No tutaj ta aspiracja pasuje mi po prostu najlepiej, bo no ona ma być mamą, ma siedzieć w domu, zajmować się naszym dzieckiem, pomóc mu w rozwoju, no bo to w końcu nasz dziedzic. Simka jest romantyczna, rodzinna, no i tutaj cechę mogę sobie wybrać, więc super. No Simka jest prześliczna. Ona jest po prostu bardzo dopasowana do moich gustów, że tak powiem, te pastelowe kolory, taki... Nietypowy styl, że tak powiem, i nie jest też taka zwyczajna. Ta twarz trochę odbiega od tych norm, urody. No, bardzo mi się podoba. No, nie wiem, co tu więcej powiedzieć, więc sobie przejdziemy już do takiego krótkiego podsumowania, że tak powiem. Wszystkie simki mi się bardzo podobają. Ogólnie, bardzo mało osób zdecydowało się na wzięcie udziału w konkursie. Nie za bardzo wiem dlaczego. Zachęcam następnym razem, ponieważ. No to zagarnięcia jest darmowy dodatek. Zawsze to mo, tak można powiększyć swoją kolekcję. E, z tych czterech Simek, tak naprawdę, z moim żyli prawie jednogłośnie, nie mówię całkowicie, wybraliśmy Sai. E, wybraliśmy ją właśnie ze względu na to, że jest bardzo oryginalna, nie jest taka typowa. E, no i te kolory też to takie e, odzwierciedlenie mojej osoby trochę. Bardzo mi się spodobała i ta właśnie simka zostanie żoną naszego Piotra. Jestem strasznie ciekawa ich potomstwa. Mam nadzieję, że Wam również e, sai przypadło do gustu. Jeżeli tak, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Więc gratulacje przepraszam, dla Ciamutek. Odezwę się do Ciebie e, w komentarzu, a potem już się zgadamy, jeżeli chodzi o nagrodę. No, i teraz przejdziemy sobie na spokojnie już do przerobienia Sai, no bo jest tutaj już za dużo dodatków, których nie mam. No i wprowadzimy ją do miasta. Więc poczekajcie chwilkę, ja zaraz do Was wracam. Okej, okay, już jestem. Jak widzicie, przerobiłam trochę Sai. Niestety okazało się, że brakowało mi wielu elementów jej garderoby, ale starałam się zachować ten jej taki, właśnie sierankowy styl. Tak mi się strasznie kojarzyła, taki właśnie mamusiowy styl i tak starałam się ym, no, tutaj kombinować, żeby dobrze to wyglądało. Yy, taki ma strój codzienny. Mam nadzieję, że autorce się spodoba i że nie będzie zła, że musiałam aż tyle przerobić. To, czego nie musiałam, nie przerabiałam, jednak jak coś musiałam, no to niestety nie mam wyjścia. Yy, tutaj mamy strój wyjściowy, sportowy. Tutaj były takie włosy, więc je zostawiłam. Tak samo jeżeli chodzi o sen, nic nie zmieniałam. Tutaj na imprezkę no to trochę poszalałam. Jedyne co było no to buty i włosy, resztę musiałam dodać od siebie, więc troszeczkę poszalałam. Jeżeli chodzi o strój kąpielowy, no to tutaj musiałam też sobie go zmienić, dodać włoski, więc jedyne co zostało do autorki to niestety tylko na szyjnik. No i oczywiście postura, bo tutaj nic nie dotykałam twarzy, też starałam się nie zmieniać tutaj mamy strój letni sukieneczka ode mnie, reszta od autorki i tutaj strój zimowy cały od autorki, ja dodałam tylko włoski więc tak się prezentuje nasza Sai, jest przepiękna jestem w niej po prostu zakochana na ten moment jej nietypowa uroda tutaj dodam rzęski jeszcze po prostu sprawę że ona wydaje mi się być po prostu bardzo taka ciepła no, mam wrażenie, że będzie idealnie na prostu na Matkę. Brakuje jej tylko jednej cechy i ją sobie wybierzemy wspólnie. Bo szczerze mówiąc, ciężko stwierdzić, yy, jaka chciałabym, żeby ta cecha była. No, nie by powinna być negatywna u każdego Sima, tylko że do niej mi żadna taka cecha nie pasuje. Więc tutaj chyba zrobimy sobie wyjątek i damy jej cechę dobra. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja teraz ją wprowadzę, że tak powiem, do miasta i widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.